No, dzień dobry. No, bardzo pożyteczny sparring na fajnym boisku. Miałem do dyspozycji 19 zawodników, w tym dwóch bramkarzy. W najmniejszym wymiarze zagrał Karol Wieczorek 30 minut, pozostali zagrali 45 minimum plus kilku zawodników, czterech w wymiarze 90, dwóch po 60. No, jestem zadowolony z tego sparingu, ponieważ przede wszystkim widać, że na innym etapie przygotowań jest Wisła Puławy, na innym jesteśmy my. Jesteśmy tydzień po dosyć ciężkich treningach i chłopaki, widać było tą różnicę w szybkości i przede wszystkim w operowaniu piłką. Jeszcze większości moim zawodnikom piłka przeszkadza, ale to jest naturalne w tym okresie, w jakim my teraz się znajdujemy. Niemniej jednak, mówię, bardzo, bardzo fajnie chłopaki grali i jestem zadowolony z tego sparingu. Najbardziej to chyba skontry, jakie sobie stwarzaliśmy, były one na bardzo dobrym poziomie. Co do nowych zawodników, to być może jakieś nowe twarze się pojawią. A odnośnie planów, no to trenujemy ciężko dalej. Wtorek, czwartek mamy dosyć ciężkie treningi na obiektach broni, natomiast w pozostałych dniach będziemy trenować na struga. Paweł Młodziński jest po lekkim urazie, jest po pierwszym zastrzyku, we wtorek będzie miał drugie lekarstwo zaaplikowane. Natomiast nie było dzisiaj Wnukowskiego bramkarza, który jest jeszcze na urlopie, Wicika, kilku juniorów z rocznika 99. Nie było też Krzysia Balcerowskiego, ponieważ rozchorował się i przez kolejne 5 dni będzie brał antybiotyk. No i myślę, że tam, jeżeli kogoś zapomniałem, to tak na gorąco przepraszam. No, Wedzi, na razie nie doszliśmy do porozumienia jako klub, nie porozumiał się pod względem finansowym i no na 90% nas opuści ze względów finansowych, natomiast cały czas ja jestem z nim po słowie. Zgodziłem się, wyraziłem zgodę na to, żeby z nami trenował i jeżeli znajdzie jakiś klub, który zapewni mu jego warunki finansowe, no to życzę powodzenia, ale nadal z nami trenuje.